Siema, z tej strony Sebastian Parat, Strefa Sprawności. Przygotowałem dla Ciebie trening na mięśnie brzucha, ale nie tylko, bo opracujemy też sobie mięśnie pleców, czyli ten tak popularnie zwany core, i to pomoże Ci wzmocnić Twój kręgosłup, Twoją prawidłową postawę. Są to ćwiczenia przeznaczone praktycznie dla każdego, dla osób początkujących, dla osób zaawansowanych również. I być może i dla zaawansowanych w szczególności, gdyż bardzo warto, to jest w ogóle fajne połączenie słowne, bardzo warto wracać do podstaw i często się opierać na nich podczas swoich treningów. Do tych ćwiczeń będzie Ci potrzebny mini band, ale on nie jest konieczny z uwagi na to, że po prostu ja traktuję to jako fajne urozmaicenie i oprócz tego jeszcze będziemy wykorzystywać timer. Przygotuj sobie go na 40 sekund pracy i 20 sekund przerwy. I za moment lecimy z pierwszym ćwiczeniem. Zacznij w pozycji leżenia na plecach. Unieś kolana do góry. Wyciągnij ręce przed siebie. I wypychamy jedną nogę do przodu, staraj się opuścić piętę nad podłogę, na chwilę zatrzymaj, pamiętaj, aby pracować razem z oddechami, z tlenem, ta noga powinna zostać wyprostowana całkowicie, broda cały czas skierowana do klatki piersiowej, łopatki uniesione nad podłogę. W porządku. Zostajesz w tej pozycji. Kolejne ćwiczenie. Będziemy sięgać przeciwną ręką do przeciwnej nogi. Starasz się unieść tułów i dopiero potem z lekkim opóźnieniem dorzucasz do tego nogę. Z początku może być to noga ugięta lekko w kolanie i pracujemy oczywiście przemiennie, patrz tułów i dokładasz nogę. Staramy się wykonywać ćwiczenia na jakość, nie na ilość. Jest takie fajne hasło, że wolno to płynnie, a płynnie to szybko. Im więcej spokoju i płynności nabierzesz w swoich ćwiczeniach i w swoim życiu codziennym, tym lepiej się to przełoży na jakość Twoich działań. Ok, kolejnym ćwiczeniem będzie ćwiczenie statyczne, które będziesz mógł wykonać na dwie wersje trudności, które Ci za chwilę pokażę. Ja już się przygotowuję, ręce za głowę, barki przy uszach, unoszę tułów, podciągam kolana w górę. Jest to pozycja statyczna, tak zwane hollow body. Broda jest przy klatce piersiowej. Patrzę się do tyłu, sprawdzam, czy moje ramiona są równo. Mogę opuścić jedną nogę, wytrzymać przez powiedzmy połowę czasu, potem zamienić sobie nogę. A mogę oczywiście dołożyć drugą. Spinam pośladki, napinam nogi w tej pozycji, łopatki lekko uniesione, trzymam spięty brzuch. Ok, teraz zmieniamy pozycję na pozycję do pompki, czyli podpór przodem. Takie dosyć popularne u mnie na kanale ćwiczenie. Będziemy przyciągali kolano do łokcia ze skrętem, czyli tak, starasz się wyjść do przodu i dotknąć kolanem do łokcia, jednocześnie postaraj się delikatnie skręcić tułów w stronę podłogi, to pomoże Ci zaaktywować mięśnie, które znajdują się z boku ciała.
ale i przy okazji przywodziciele twoich nóg. Umiarkowane tempo. Dobra. I w tym momencie sięgam po tego mini benda, o którym wspominałem. Ok. Mam nadzieję, że jestem w kadrze. Naciągam go lekko. Prostuję łokcie. Kładę czoło na podłogę. I unoszę ramiona wysoko. Jakbym chciał kierować dłonie do sufitu. Pracuję mocno, mocno z barków. Staram się ściągać lekko łopatki do siebie. Wspominałem o tym, że jest to trening, w którym zadbamy o całą sylwetkę, o całą posturę. Więc jest to jedno z niezbędnych ćwiczeń, które powinno się znaleźć w zestawie małego sportowca. Tego dużego też. Ok. Pamiętajcie, że każde ćwiczenie powinno być wykonane w umiarkowanym tempie. Staramy się te pozycje lekko zawsze zaznaczać. Tak, żeby dać sygnał naszemu ciału, że faktycznie pracujemy tymi mięśniami, żeby układ nerwowy sobie zapamiętał nowe zakresy ruchu, które budujemy. A teraz już kładę sobie czoło na dłonie, nogi proste, złączone razem, spinam pośladki i staram się kierować moje pięty mocno w górę. Za każdym uniesieniem staram się odczuć, że oprócz tego, że oczywiście czuję tutaj i nogi, i plecy, to jeszcze dopinam swoje pośladki. Jedne z najważniejszych mięśni ludzkiego ciała, które nieaktywne bądź osłabione mogą powodować kłopoty z kręgosłupem lędźwiowym, z postawą. I teraz oczywiście trzeba zadbać o postawę tak jakby od drugiej strony, czyli będziemy wznosili górę tułowia z wyciągniętymi przed siebie ramionami. Znów pracujemy 40 sekund, pośladki tym razem również spięte. Głowa w stronę podłogi. Oddech. Pracuj z tlenem. Umiarkowane tempo. Staraj się nie opuszczać całkowicie rąk na podłogę. Zwolnij opuszczenie tułowia nad ziemię. Jeszcze raz. Ok, w porządku. Mamy to. Wracamy z powrotem do pozycji leżenia. Na plecach. Przygotuj się do kolejnego ćwiczenia, które również możesz robić na dwie wersje. Kolana do klatki piersiowej, bądź jedna noga leży, kolano do klatki piersiowej. Tak, ja przejdę do swojej wersji. Staramy się wyprostować w leżeniu. Nogi zatrzymujemy nad podłogą. Umiarkowane tempo, pewne zaznaczenie pozycji w górze. Dociągam kolana do siebie. Zwróć uwagę, że staram się oderwać kręgosłup lędźwiowy od podłogi i całkowicie usiąść w górze na pośladkach. Ok. I w tym momencie przechodzimy do ostatniej wersji. Ostatniego ćwiczenia w tym mini obwodzie i będzie to zwykły podpór przodem, ale już Ci tłumaczę, dlaczego go robimy, ponieważ chcę, abyś spiął tyłek porządnie, wyprostowała łokcie i spinamy mocno brzuch, tak jakbym chciał ściągnąć
żebra w stronę swojej miednicy. Takim ruchem, jak pokazałem, takim mikroruchem. Czyli ma to wyglądać o, w ten sposób. I do tego zapinam Cooper, prostuję nogi, napinam i trzymamy w tej pozycji do końca czasu. Staram się rozkładać równo ciężar ciała na obie ręce. Dobra, mamy to. Teraz pierwszy obwód mamy za sobą. Zrób sobie minutę przerwy. W ten czas możesz wykorzystać aktywnie. Nie tylko na to, żeby po prostu zrobić sobie kilka kroków. Zostało nam 40 sekund, ale też ewentualnie zrobić sobie kilka ćwiczeń oddechowych. Także otwórz klatkę piersiową, wyciągnij się do góry. Mocny wdech. I długi wydech. Staraj się rozluźnić na spokojnie. I długi wydech. Ok. Dobrze. A my działamy od nowa, czyli zaczynamy od ćwiczenia numer 1. Jedziemy. Otwieramy się, opuszczając nogę nad podłogę. Broda cały czas przy klatce piersiowej. Staraj się robić ćwiczenia dokładnie. Pamiętaj, że nie chodzi tylko o sam trening, ale o budowanie pewnych cech charakteru. Dokładność, którą nabieramy podczas ćwiczeń fizycznych, przekłada się później na życie codzienne. Tak samo jest z cierpliwością, z sumiennością i z dyscypliną. Ok. Zostajemy. Masz chwilę dla siebie, ja też mam chwilę dla siebie, żeby złapać oddech. I przechodzimy do scyzoryków do jednej nogi, czyli przeciwna ręka do przeciwnej nogi. Zostało nam 5 sekund, więc przygotowuję się. Prawa do lewej i zaczynam. Tuf idzie w górę. Staram się u góry złapać za nogę, tak żeby zaznaczyć pełne wyjście do górnego pułapu pozycji. Tuf idzie w górę, hop, i dokładam nogę. Tuf idzie w górę, hop, i dokładam nogę. Możesz robić to swoim tempem, czyli możesz robić to trochę wolniej, ale możesz to oczywiście robić szybciej ode mnie. O ile jesteś w stanie skupić się na dokładności i na technice. Dobra. Kolejna stacja, statyka, czyli przytrzymanie, pozycja tak zwany hollow body. Przypominam, że możesz to robić z ugiętymi kolanami bądź z wyciągniętą tylko jedną nogą. I zostało nam 5 sekund, więc jedziemy. Nogi proste, kontroluję, jak mam ustawione ręce, pośladki spięte i wytrzymanie. Pamiętaj o oddychaniu. Spięcie pośladków dużo daje w tej pozycji. Staraj się oderwać łopatki od podłogi. Płytki, krótki oddech. Osiem sekund. Dobra. Mamy to, więc powoli przechodzę do podporu przodem, gdzie znów będziemy wykonywali przeniesienia kolana w stronę łokcia ze skrętem tułowia, tak jak w poprzedniej serii. Nasz czas, więc działamy. Podczas tego przeniesienia wychodzisz ciężarem ciała trochę bardziej do przodu, na barki, na ramiona, co przy okazji mięśni brzucha powoduje, że pracują także mięśnie obręczy barkowej.
Efekt oczywiście pożądany. Dla nas na plus. Staramy się skupiać na ćwiczeniach całościowo, a nie tylko na jednej partii mięśni. Dobra. Wracamy do ćwiczeń z minibandem. Natomiast przypominam, tak jak powiedziałem przed tym treningiem, że jeśli go nie masz, to po prostu zrób to ćwiczenie bez. Chociaż muszę przyznać, że odczucia z wykorzystaniem tego kawałka gumy są o wiele bardziej intensywne. A też generalnie w ćwiczeniach z gumą oporową o to chodzi, żeby przy małym obciążeniu stawu poczuć jednak opór mięśni. Staraj się u góry wytrzymać przez chwilę. Podczas leżenia pośladki są spięte. Nogi pod kontrolą. Na miarę swoich możliwości staraj się unosić barki jak najwyżej. Dobra. Mamy to. I teraz w trakcie twojego odpoczynku przypominam co dalej. Łączymy nogi, spinamy poślad i proste nogi do góry piętami jak najwyżej do sufitu. Jest to krótki ruch, ale intensywnie aktywuje mięśnie pleców oraz pośladki. Także jedziemy. Pamiętaj, żeby pracować z tlenem, z oddychaniem. Ściskamy poślady. Tak, żeby aktywnie brały udział w tym ćwiczeniu. Żeby także budowały ten ruch. I później po tych wszystkich powtórzeniach, które sumiennie wykonujesz, twój organizm nauczy się wykorzystywać je w sytuacji, w której ich aktywność jest naturalna dla pewnych ruchów naszego ciała. I o to tak naprawdę chodzi, wykonując trening fizyczny. Ćwiczeniami uczymy nasze ciało prawidłowej postawy, a dopiero potem bierzemy się za coś trudniejszego. Ok, góra tułowia i jedziemy. Twarz skierowana w stronę podłogi. Możemy się spojrzeć przed siebie i sprawdzić, czy dłonie mamy na tym samym poziomie. Jest to wskazane oczywiście. Na miarę możliwości łokcie staram się trzymać prosto. Pracujemy z tlenem. Zaznaczenie pozycji u góry i nie opuszczam się całkowicie na dół. Dobra. Wracam do leżenia na plecach. Dwa ostatnie ćwiczenia przed nami. Ja ci pokazuję dwa obwody, ale oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, żebyś zrobił więcej. Na przykład 3, 4. Dobra. I działamy. Pamiętamy, żeby zachować pozycję startową, tak zwaną hollow body, czyli stopy uniesione nad podłogę, łopatki uniesione w górę, napięte nogi, napięty brzuch. Zresztą, szczerze powiedziawszy, przy tym ćwiczeniu nie da się mieć luźnego brzucha. Ale jak gadać, to gadać, nie? Dobra. Mamy to. I ostatnie ćwiczenie. Moim zdaniem najłatwiejsze z tego zestawu. Mam nadzieję, że dla ciebie też. To jest po prostu zwykła statyka, czyli podpór przodem. Zostało nam 5 sekund, czyli już się przygotowujemy. Ręce na szerokości barków. Ok. Przypominam. Tyłek, hop, żebra, brzuch spięty, dzięki temu równo ciężar ciała na obu nogach i na obu ramionach i trzymam. Też mogę sobie poregulować trochę tutaj, popracować
wyczuć, jak pracują moje ramiona, ściągnąć sobie barki trochę bardziej w dół, bardziej uregulować łopatki, napiąć je, osadzić w ciele. Także wykorzystuję to ćwiczenie przy okazji jako takie narzędzie korekcyjne. Łokcie prosto, pośladki spięte i trzymamy do końca czasu. 3 sekundki. Dobra. Mi to minęło przyjemnie. Mam nadzieję, że tobie też tak minie. Przypominam, tak jak przy każdym ćwiczeniu, przy każdym workoucie, jak i staram się pokazać, że skupiamy się na technice. Na miarę swoich możliwości zawsze staram się przekazać jak najwięcej tych szczegółów, takich odnośnie wykonania. Także mam nadzieję, że sobie je wprowadzasz w życie, czy w czasie trwania, czy gdzieś później. Wiem, że tego może być dużo na początku, natomiast jeśli tego jest za dużo, to po prostu wybierz jeden szczegół, na którym skupisz się najpierw i potem dopiero, jeśli on się stanie nawykiem, przejdź do kolejnych sekcji i do wdrażania kolejnych rzeczy. I kolejna sprawa jest taka, że zwróć uwagę, że jest to przykład treningu, czyli możesz go sobie wykorzystać na swoją miarę, zrobić go tak, jak ja go prezentuję, odwrócić kolejność ćwiczeń, zrobić łatwiejsze wersje, zrobić trudniejsze wersje, wykorzystać tylko poszczególne ćwiczenia jako swoje uzupełnienie. Baw się. Sport to jest zabawa, sport to jest radocha, którą ja czerpię z ćwiczeń i mam nadzieję, że też będziesz. Także jeszcze raz dzięki za wspólny trening, za przepompowanie krwi przez arterię. Strefa sprawności, Sebastian Parat. Zajebista robota. Elegancko. Dzięki. Всё хорошо. Всё хорошо. Dobrze. To niczego straszne, ba. Tak. Zobacz, to raki cię zjedzą teraz. I to da.